Blanka Lipińska, 35 l. Podczas ostatniego wywiadu opowiedziała bardzo dużo o swojej nowej miłości. Blanka Lipińska i Michele Morone poznali się na planie filmu 365 dni. Od tej pory są niemal nierozłączni. Para zamieszkała razem, mężczyzna poznał także rodzinę autorki, bestsellerowych romansów. Reklama Miki jest zakochany w Polsce. Za każdym razem, jak jeżdżę po niego, na lotnisko, to przytula mnie i mówi, że dobrze jest wrócić do domu, opowiada nam Blanka. On jest tu przeszczęśliwy. To jest człowiek, który zjednuje sobie, ludzi. W nim jest bardzo łatwo się zakochać, bo jest postacią otwartą. Jest po prostu kochany. U mnie w domu spędza całe tygodnie. Ma swoje dania ulubione. Specjalnie dla niego kupiłam ekspres do kawy. Nauczyłam się, co lubi jeść. Poznał też moją, rodzinę. Lipińska pytana wprost, czy łączy ją coś więcej z głównym bohaterem jej filmu, ucinna, temat, nie zamierzam nic na ten temat mówić. Bardzo go kocham. Taka jest prawda. Ciężko jest nie pokochać kogoś, z kim spędza się dwa miesiące non-stop. Michele Morone w latach 2014-2018 był żonaty z libańską projektantką Roubą Sadeh. Para ma dwóch synów, Marcuda i Brado. Małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu. Synowie aktora mieszkają z matką w Bejrucie. Całą rozmowę możecie zobaczyć poniżej.